Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym poradniku o gotiku. No i od razu przechodząc do sedna sprawy. Dzisiaj rano lub wczoraj wieczorem była aktualizacja do Gotika 1 na najprawdopodobniej 20-lecie tej gierki. No, twórcy dalej wspierają, aktualizują tą gierkę po 20 latach, no więc za to należy się na pewno szacunek. A wracając, update miał ułatwić uruchamianie na nowych kompach. Wcześniej, by odpalić gierkę, trzeba było instalować system packa i player kita osobno, jakby samemu. A teraz twórcy dodali pliki wspomnianych wcześniej modów do plików pobieranych ze Steama podczas instalacji Gotika. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że podczas instalowania system packa przez siebie można było wybrać wersję językową i dzięki temu od razu można było wgrać legendarny polski dubbing do gry. Jednak Steam teraz pobiera pliki angielskiej wersji system packa, bądź nie pobiera w ogóle plików odpowiedzialnych za zmianę języka. Tak wynika przynajmniej z moich przypuszczeń, ale no, ja się za bardzo nie znam, więc no jakby bierzcie to też z dystansem, nie wierzcie w każde moje słowo, no bo ja się do końca nie znam, ale no tak by było najbardziej logicznie. No i teraz przez co cała gra jest po angielsku, no i tego nie ma za bardzo jak zmienić. Jednak jest pewien sposób. Jednak zanim do niego przejdziemy, warto zrobić kopię save'ów, szczególnie jak daleko jakoś przeszliście, albo coś w tym stylu, nie? No wiadomo, oczywiście, warto to sobie na wszelki wypadek zrobić, no, żeby do nich jakby zrobić tą kopię, tam sobie backupa zrobić, to wchodzimy tak, jesteśmy w bibliotece. Wchodzimy Gothic, tutaj to kółko właściwości, no i teraz pliki lokalne i przeglądaj. No i teraz OBS, dobrze, OBS przeszedł na scenę, no i teraz wchodzimy tutaj saves, no i to teraz kopiujemy sobie kulturalnie. Ctrl-C, no oczywiście, no i teraz wchodzimy. No i teraz gdzieś to trzeba jakoś skopiować, no nie wiem, na pulpit obojętnie, chyba gdzie, tylko poza tym folderem Gotika. No ja mam tutaj specjalnie przygotowany folder, tutaj sobie wkleję, Ctrl-V. No i jak już mamy ten backup save'ów, no to wchodzimy w Steama, czy znowu przechwycił bardzo dobrze, no i teraz wchodzimy tak, znowu właściwości, znowu, no tak, właściwości tak jak wcześniej, i teraz tylko nie pliki lokalne, tylko beta. I wchodzimy tutaj, otwieramy to i Original Release. No i to jest jakby, nie wiem czy akurat sprzed tej aktualizacji, może sprzed wcześniejszych też, ale to jest oryginalna, jakby najbardziej oryginalna wersja. A ta, która była sprzedawana pewnie na płytkach i w ogóle. No więc po tym, jak już nam się pobierze, bo on tutaj się musi znowu jakby pobrać, to wchodzimy jeszcze raz w te pliki gry, tak jak wcześniej pokazałem. I tego. No i saves. No i jak widać, są tutaj te savey, więc spokojnie, nic nie trzeba kopiować, no ale jakby wam się usunęło, no to zawsze można sobie kulturalnie wkleić tutaj te save, no i wszystko będzie śmigać. No i teraz już po tym on się najprawdopodobniej sam nie odpali, jakby trzeba będzie zainstalować tego player kita i system packa, no ale tutaj już tego nie będę pokazywać, bo pewnie większość z was wie jak to zrobić, a jak nie wiecie, to ja w opisie wkleję link do jakiegoś filmiku, poradnika jak to zrobić.
No jeszcze na koniec chciałbym podziękować tutaj Geraltowi za podpowiedź tego sposobu. To jest tak naprawdę jego pomysł. Ja chciałem go tylko rozpowszechnić, żeby większej ilości osób udało się to naprawić. No, więc dziękuję, Geralt. Nie wiem, jak to oglądasz, pewnie nie. No, ale tutaj to Geralt wymyślił. No. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Siema.